Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Połączyła je miłość do koni, rozdzieliła nienawiść do ludzi. Tragedia, do której doszło niedawno, odbiła się głośnym echem w mediach i wywołała niemałe poruszenie. Jest to historia wielowątkowa, bo umierają w niej trzy osoby. Każda z nich w jakimś stopniu jest ofiarą. A do wszystkiego, bezpośrednio bądź pośrednio, doprowadziła jedna osoba. Pierwszy raz tak w ogóle poruszam tak świeżą sprawę, a jak świeża ona jest, niech powie Wam to, że nieprawomocne wyroki zapadły w środę, 28 sierpnia 2024 roku, czyli jeśli słuchacie mnie w dniu premiery tego podcastu, to zaledwie 2 dni temu. Widziałam, że o tej sprawie pojawiły się przynajmniej 2 podcasty jakiś czas temu, ale są one dosyć krótkie, bo około 20-kilkuminutowe. Jeden z tych podcastów, jeśli chcielibyście posłuchać, znajduje się na popularnym kanale Kryminalny Patrol. A moim zdaniem jest to historia warta szczegółowego omówienia, bo tak spektakularne i głośne, nie mieszczące się w głowie zbrodnie nie zdarzają się często. Spróbujmy więc razem zrozumieć, dlaczego do niej doszło i jakimi osobami były zarówno ofiary, jak i sprawcy, jakie miały życie, doświadczenia i jakie wybory i zrządzenia losu doprowadziły ich do tego miejsca. Kudowa-Zdrój to miasto uzdrowiskowe położone w województwie dolnośląskim w powiecie kłodzkim. To tam jesień swojego życia postanowiło spędzić małżeństwo, Barbara oraz Mieczysław. Wcześniej para tułała się po świecie. Mieszkała w wielu zagranicznych krajach na terenie Europy i poza nią, między innymi w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, a ściślej w Anglii oraz w Republice Południowej Afryki. Ostatnią ich destynacją poza krajem ojczystym była właśnie Anglia, gdzie małżeństwo spędziło ponad 15 lat swojego życia. Barbara i Mieczysław otworzyli w Londynie, w dzielnicy położonej nad rzeką Tamizą, swój biznes. Ich lokal pełnił właściwie 3 funkcje. Był zarówno restauracją, gdzie serwowano m.in. polskie dania, kawiarnią, gdzie można było napić się kawy i zjeść dobry deser, a wieczorem lokal przemieniał się w dyskotekę. Nosił on nazwę Polski Club. Tak urokliwa lokalizacja tego miejsca przyciągała sporo klientów, co przekładało się m.in. na sukces finansowy, który trwał 15 długich lat. Prowadząc ten lokal, Barbara i Mieczysław poznali też bardzo dużo ludzi, ale przede wszystkim swoich rodaków, z którymi się zaprzyjaźnili. Niektóre przyjaźnie trwały nawet wtedy, gdy małżeństwo postanowiło wrócić już do kraju. Uchodzili za bardzo zgodne, zgrane małżeństwo, ale również otwarte i przyjazne dla ludzi. Ten biznes w Anglii przed powrotem do Polski przekazali w ręce zaufanej osoby. Czasami jednak zdarzało im się pojechać do swojego dawnego domu, do Anglii i osobiście doglądać interesu. Nie wiadomo jednak, czy wciąż oficjalnie lokal należał do nich, bowiem prawdopodobnie małżeństwo otrzymywało już angielską emeryturę i to było jego głównym źródłem utrzymania w Polsce. Jednak pomimo tego, że z pewnością Barbara i Mieczysław mogliby w kraju już tylko odpoczywać, to nic bardziej mylnego. Małżeństwo, pomimo że dobiegało już 70, wciąż było pełne energii, ale również pełne zdrowia i dobrego samopoczucia. Przyzwyczajone do lat ciężkiej pracy, nie potrafiło siedzieć bezczynnie. Para w Polsce otworzyła niewielki biznes, zajmując się obwoźnym handlem odzieżą, zaś inne źródło mówi, że był to po prostu sklep z używaną odzieżą. Barbara i Mieczysław byli ludźmi dość zamożnymi, z racji na to, że wiele lat swojego życia poświęcili właśnie pracy i ich biznesy zawsze okazywały się być sukcesem. Ale w skład tej rodziny wchodził ktoś jeszcze. Para doczekała się 1 dziecka i było to jej wymarzone dziecko, o które starała się długo i które po przyjściu na świat uczyniło jej świat kompletnym. Julianna urodziła się w Polsce, jednak wyjechała z rodzicami za granicę jako bardzo mała dziewczynka. Wychowywała się głównie w RPA, i otrzymała również obywatelstwo tego kraju. Para starała się uczyć swoje dziecko języka polskiego oraz polskiej kultury, bo wierzyła, że w przyszłości, tak jak i oni, będzie ono chciało zamieszkać w Polsce. Choć wiele lat swojego życia, w tym te kluczowe w kształtowaniu się jej osobowości i charakteru, dziewczyna spędziła za granicą. Swojemu dziecku małżeństwo poświęcało bardzo dużo czasu,
a jego celem było zapewnienie mu wszystkiego, co najlepsze. To właśnie dla córki Barbara i Mieczysław pracowali tak ciężko. Chcieli, aby nie tylko miała wszelkie dobra materialne, ale też przede wszystkim dobrą przyszłość. Nie oszczędzali na jej edukację, dzięki czemu mogła studiować to, co chciała, chodzić na takie kursy, jakie chciała i kształcić się tyle lat, ile potrzebowała. Nigdy nie naciskali na to, aby ich dziecko jak najszybciej się usamodzielniło i nie broniąc mu przy tym dostępu do swoich pieniędzy. W momencie przeprowadzki do Polski ich córka Julianna była już dojrzałą kobietą. Ukończyła w Anglii studia i zdobyła wykształcenie wyższe na kierunku lingwistyki języka holenderskiego. Dokładnie tak to podają źródła. Julianna władała biegle kilkoma językami, ale najbardziej dla niej naturalnym był język angielski. Barbara oraz Mieczysław, majątek, który gromadzili na swoich kontach, postanowili zainwestować w kilka nieruchomości. Kupili zatem mieszkanie w jednym z największych miast w Polsce, w stolicy województwa dolnośląskiego, we Wrocławiu. Poza mieszkaniem w Kudowie Zdroju, które też było ich własnością i które zamieszkiwali na co dzień, w 2016 roku postanowili także kupić dom. Nieruchomość w miejscowości Konradów, położonej około 60 km od Kudowy, godziny jazdy samochodem, kupili, mam wrażenie, że przez wzgląd przede wszystkim na swoją córkę, która bardzo kochała zwierzęta, a przede wszystkim konie. Bardzo chciała otworzyć swoją stadninę, albo przynajmniej póki co posiadać stajnię, gdzie tymi końmi będzie mogła opiekować się oraz na nich jeździć. Kobieta miała również pewną misję. Chciała ratować te konie, które miały jechać na rzeź, czyli były skazane na śmierć. Te ocalone zwierzęta później lokowała właśnie na terenie swojego gospodarstwa w Konradowie. Gdy małżeństwo finalizowało zakup nieruchomości wraz z dużą działką, naprzeciwko domu na ogrodzonym terenie znajdował się budynek gospodarczy i on również wchodził w skład tej działki. W miarę upływu czasu Julianna przerobiła właśnie ten budynek na wymarzoną stajnię. Dom był położony niemalże na skraju wsi i był bardzo stary, pochodził z XIX wieku i wymagał długotrwałych i kosztownych prac remontowych. Przez kolejne 3 lata cała rodzina skrupulatnie remontowała tę nieruchomość na własną rękę, ale oczywiście korzystała też z pomocy czy sąsiadów, czy jakichś zaprzyjaźnionych fachowców. Rodzice Julianny po 3 latach od zakupu domu, gdy był on już gotowy do zamieszkania, przepisali go w całości na córkę, która zamieszkała tam na stałe. Ale oni często odwiedzali ją w jej nowym domu, a przez jakiś czas, głównie podczas prac remontowych, nawet tam z nią mieszkali. Społeczność Konradowa mówiła, że Barbara i Mirosław wydawali się być bardzo zdystansowani. Nie chcieli za bardzo spoufalać się z sąsiadami i mówiono o nich, że nosili wysoko głowę i zadzierali nosa. Już na pierwszy rzut oka widać było, że byli to ludzie zamożni, którzy być może uważali się za lepszych od innych. Zupełnie inne wrażenie robiła na nich córka pary, która na stałe zagościła w ich stronach. Julianna była otwarta, kontaktowa i nieco ekscentryczna, inna od miejscowej społeczności, co rzucało się w oczy. Z boku wyglądało, jakby miała bardzo dobre relacje ze swoimi rodzicami. Oni przede wszystkim byli na każde jej zawołanie i byli gotowi spełniać jej każde marzenie. To oni głównie finansowali coraz to nowsze pomysły córki. Przede wszystkim zainwestowali w jej dom i stajnię, ale również udostępnili jej swoje karty debetowe, z których Julianna rozrzutnie korzystała, nie szczędząc sobie przyjemności. Wspierali ją w każdej jej idei, mianowicie wtedy, gdy postanowiła otworzyć fundację działającą na rzecz koni skazanych na śmierć. Fundacja Me Before You zajmowała się głównie pozyskiwaniem środków na leczenie koni znajdujących się w złym stanie, ale nie tylko koni, bo także innych zwierząt. Kobieta organizowała zbiórki, zbierając fundusze na leczenie tych zwierząt. Julianna była wrażliwa na krzywdę tych najbardziej bezbronnych i choć pragnęła hodować konie, to kochała też inne zwierzęta. Do swojego gospodarstwa przyjmowała także bezdomne psy, którymi opiekowała się troskliwie i zapewniała im dobre warunki życia. Nie wiadomo, czym kobieta tak dokładnie zajmowała się zawodowo, oprócz tego, że prowadziła tę fundację oraz sporadycznie udostępniała swoje konie do nauki jazdy konnej, pobierając za to oczywiście opłaty.
Źródła podają, że miała firmę związaną zarówno z transportem, jak i obrotem nieruchomościami, ale nie wiadomo, czy ten biznes przynosił jej jakiekolwiek zyski. Częściej jednak kobieta korzystała z majątku swoich rodziców, więc może niekoniecznie zależało jej na jakichś dochodowych interesach. Była przecież jedyną dziedziczką majątku Barbary i Mieczysława. Wszystko, czego para dorobiła się latami ciężkiej pracy, w niedługim czasie miało należeć tylko do niej. Choć nieruchomość w Konradowie całkowicie sfinansowało małżeństwo, Julianna widniała jako jej jedyna właścicielka. Gdy córka Barbary i Mirosława rozwijała swoją działalność w małej wsi nieopodal Lądka Zdroju, oni prowadzili spokojne życie w Kudowie. Tam zdążyli już nawiązać znajomości z nowymi sąsiadami. Te znajomości nie były jednak jakoś bardzo zażyłe, a jedynie była to drobna, codzienna wymiana uprzejmości. Bowiem podobno małżeństwo było raczej skryte, może też nieco nieufne w stosunku do obcych. Ale sąsiedzi z bloku w Kudowie Zdroju o parze mieli zgoła inne zdanie niż mieszkańcy Konradowa. Uważali ich za bardzo uprzejmych, sympatycznych, miłych, poczciwych ludzi. Zapewne więc Barbara i Mieczysław byli z tych ludzi, którzy dużo zyskiwali po czasie, przy bliższym poznaniu. To, co rzucało się w oczy jako pierwsze po zetknięciu z małżeństwem, to ich ogromne przywiązanie do siebie nawzajem. Widać było, że darzyli się wzajemnie prawdziwą miłością oraz szacunkiem. Gdziekolwiek byli widywani, to zawsze pojawiali się tam razem. Nigdy się nie kłócili, nie obrażali na siebie, nie podnosili na siebie głosu. Na pewno lata ciężkiej pracy, którą wykonywali wspólnie, scaliło ich ze sobą na zawsze. W oczy rzucało się także przywiązanie małżeństwa do swojej jedynej córki. Rodzina bardzo często spotykała się ze sobą, czy to w Kudowie Zdroju, czy w Konradowie, w gospodarstwie Julianny. Po czasie jednak zaczęło dochodzić pomiędzy rodzicami a córką do pewnych zgrzytów. Na początku były to niepozorne kłótnie, których świadkami nieraz byli właśnie sąsiedzi, którzy mieszkali nieopodal gospodarstwa Julianny w Konradowie. Ale z czasem kobieta jawnie zaczęła zwierzać się zaufanym osobom z konfliktu z rodzicami. Niektórzy nawet wspominają, że widzieli, jak pomiędzy Julianną a jej ojcem dochodziło do bujek. Może nie jakichś spektakularnych, ale na przykład do przepychanek, które nie wyglądały wcale tak, jakby działy się z niewinnych powodów. Co było przyczyną tych konfliktów? Prawie 40-letnia Julianna była kobietą samotną. Co prawda do Polski przyjechała ze swoim partnerem, rodowitym Brytyjczykiem o imieniu Michael, ale on nie zagrzał tutaj miejsca zbyt długo. Czuł się wyobcowany, nie rozumiał nikogo i niczego, a nauka języka polskiego okazała się przerastać jego możliwości. Jedyne, co potrafił powiedzieć, to przywitać się, gdy wchodził do sklepu. Kolejnym powodem, przez który zrezygnował z mieszkania w Polsce, był fakt, że nie odpowiadała mu tutejsza pogoda. Było dla niego po prostu za zimno. Wkrótce więc opuścił Konradów, a tym samym Juliannę, która chyba nie za dobrze zniosła to rozstanie. Była w Michaelu dość mocno zakochana i z trudem zaakceptowała jego decyzję o powrocie do Wielkiej Brytanii. Po wsi rozeszły się plotki, że to właśnie z winy Barbary i Mieczysława partner Julianny ją opuścił. Sama kobieta miała też nie ukrywać tego przed ludźmi i jasno mówić, że jej rodzice mieli wpływ na decyzję jej partnera o powrocie do ojczystego kraju. Kolejnym powodem do konfliktu był dom w Konradowie, a właściwie nie sam dom, a budynek gospodarczy, który stał nieopodal. Barbara i Mieczysław w tę nieruchomość zainwestowali nie tylko swoje pieniądze, ale również całe swoje serce. Społeczność Konradowa twierdziła, że remontowali ją nie tylko przez wzgląd na swoją córkę, która miała tam zamieszkać, ale również dlatego, że i oni chcieli osiąść tam na stałe, właśnie za tym ogrodzeniem, przerobić ten nieużytkowany budynek gospodarczy na dom i spokojnie spędzić starość z daleka od gwaru miasta. Na takie rozwiązanie nie godziła się Julianna, która wymusiła wręcz na rodzicach, aby cały ten teren prawnie zapisali jej. Gdy już do tego doszło, nikt wtedy nie miał już prawa mieć roszczeń wobec jej gospodarstwa. Tak więc kobieta, nie zważając na plany i marzenia swoich rodziców, zaadaptowała ogrodzony teren przy domu na stajnie. Miało to być ogromnym problemem w rodzinie i temat ten długo wracał w licznych kłótniach. Ostatecznie jednak rodzice zawsze dążyli do zgody.
chcieli mieć ze swoim jedynym dzieckiem dobre relacje. Los tak chciał, że na drodze Julianny zjawił się pewnego dnia ktoś, kto nieco rozjaśnił tę szarą rzeczywistość, w której dotychczas żyła, i wyrwał ją też z żałoby po rozstaniu z partnerem. I bynajmniej nie był to kolejny mężczyzna. Pewnego dnia jedna z klaczy, którą opiekowała się Julianna, uciekła ze stajni. Kobieta podczas poszukiwań zwierzęta przypadkowo poznała 16-letnią wówczas Karolinę. Dziewczyna, podobnie jak Julianna, bardzo kochała zwierzęta. I tak samo jak Julianna, zwłaszcza konie. Bez zastanowienia pomogła starszej o ponad 20 lat kobiecie odnaleźć zagubioną klacz i odprowadzić ją do stajni. Od tamtej pory znajomość Julianny i Karoliny rozwijała się w szybkim tempie. Starsza kobieta zaprosiła młodszą do swojej stajni. Umówiły się, że Karolina będzie mogła uczyć się jeździć konno, wykorzystując do tego jednego z koni Julianny. Rodzice nastolatki nie mieli nic przeciwko temu i nawet opłacali lekcje jazdy konnej w stajni w Konradowie. Był to rok 2019. Na świecie właśnie wybuchała pandemia. Nikt jeszcze nie wiedział, że niebawem lockdown zmieni życie i pokrzyżuje plany wielu ludzi na całym świecie. Historia Karoliny i Julianny przybrała nieoczekiwany obrót. Jako że nastolatka miała trudną sytuację rodzinną, coraz częściej i coraz dłużej wolała zostawać u swojej starszej koleżanki. Wraz z rodzicami i starszym bratem przez wiele lat mieszkała w Lądku Zdroju, tuż obok Konradowa. Przez lata żyła beztrosko, szczęśliwie, dobrze wspominając swoje dzieciństwo. Ale te szczęśliwe lata przerwała wiadomość, która spadła na nią jak grom z jasnego nieba. Jej rodzice nagle podjęli decyzję o rozwodzie. Na domiar złego rozstali się w nie najlepszych stosunkach, po tym jak jej ojciec nawiązał romans z inną kobietą. Tomasz, tak miał na imię jej ojciec, nieoczekiwanie, po wielu latach wspólnego życia, oznajmił swojej żonie Anicie, że kobieta musi się wyprowadzić z domu, który należał do niego, ponieważ on zakłada nową rodzinę. Wraz z matką naturalnie z domu odeszła także Karolina, a wcześniej wyprowadził się z niego także brat. Ale dziewczyna średnio radziła sobie z rozstaniem rodziców. Niewątpliwie był to moment przełomowy w jej życiu. Przede wszystkim zaczęła pałać negatywnymi uczuciami do swojego ojca, który zburzył jej uporządkowaną dotąd codzienność. Nieco osłabiło się jej samopoczucie, a powierniczkę swoich problemów znalazła właśnie w Juliannie, która pozwalała jej chować się przed napiętą atmosferą w rodzinie, właśnie w swoim gospodarstwie. Dziewczyna pojawiała się tam już nie tylko wtedy, gdy miała lekcję jazdy konnej, ale zdarzało jej się nawet zostawać w domu Julianny na weekendy. Wspomniałam wcześniej o tym, że kobieta prowadziła także fundację o nazwie Me Before You i działalność ta nie zamykała się tylko do pomocy zwierzętom, bo jak się okazuje, kobieta ogłaszała się w tej fundacji również jako uzdrowicielka relacji międzyludzkich. Przeprowadzała m.in. terapie, które miały na celu pokrzepić osoby ze złamanym sercem albo te, które aktualnie przeżywały jakieś traumy. Media spekulowały, że właśnie taką opieką Julianna objęła również Karolinę, której pomagała przejść przez trudny czas w życiu, wcielając się w rolę jej uzdrowicielki czy też terapeutki. Poza tym w jej gospodarstwie nastolatka czas spędzała głównie opiekując się końmi, pielęgnując je, myjąc, czesząc, ale również korzystała na tym w ten sposób, że pobierała od Julianny lekcje języka angielskiego. Karolina chwilowo zamieszkała w Konradowie po tym, jak w 2020 roku u jej matki rozpoznano zakażenie koronawirusem. Wszyscy mający z nią styczność musieli w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa pozostać na kwarantannie. Żeby uniknąć zamknięcia w domu na 2 tygodnie, Karolina wpadła na pomysł, aby ten okres spędzić w domu Julianny. Mogła oczywiście pójść również do swojego ojca, który z córką mimo wszystko próbował utrzymywać dobre stosunki, ale Karolina wyraźnie była na niego zła i nie chciała spędzać z nim czasu. Dlatego też nie chciała tych 2 tygodni spędzić u ojca, a wybrała właśnie dom Julianny. Matka nastolatki, Anita, nie zawahała się przed udzieleniem córce zgody na chwilowe zamieszkanie w Konradowie. Na tamten moment wydało jej się to dobrym pomysłem, którego później niestety pożałowała. Bo to właśnie fakt, że Karolina bardzo zbliżyła się do Julianny, zaważył na tym, że dziewczyna całkowicie odsunęła się od swoich bliskich.
Ale tak naprawdę to zbliżenie się Julianny i Karoliny doprowadziło do wielkiej tragedii. I to niestety nie jednej. Otóż po tym, jak minęły już 2 tygodnie i przyszedł czas powrotu Karoliny do domu matki, ta niechętnie chciała to zrobić. Wówczas otworzyła się przed Julianną i opowiedziała, jak naprawdę wyglądało jej dzieciństwo i dlaczego tak bardzo nienawidziła własnego ojca. Nastolatka z trudem opowiedziała swojej przyjaciółce o tym, jaka krzywda działa jej się od momentu, gdy skończyła 7 albo 8 lat. Choć w mediach społecznościowych jej ojciec publikował zdjęcia, które wskazywały na to, że czas z córką spędzał na zabawie, na jeździe rowerem, na eksplorowaniu świata, to w rzeczywistości była to, zdaniem Karoliny, tylko przykrywka. Ojciec bowiem krzywdził ją, dopuszczając się wobec niej najpierw pedofilii, później molestowania seksualnego. Gdy Julianna usłyszała tę szokującą historię życia swojej znajomej, postanowiła działać. Przede wszystkim chciała odizolować Karolinę od rodziców, którzy w jej mniemaniu ją krzywdzili. Żeby było jasne, matka Karoliny nie miała w tym swojego udziału, ale jej winą było to, że nie zwróciła uwagi na to, jaka krzywda działa się jej córce pod wspólnym dachem. Julianna namówiła Karolinę do tego, aby ta złożyła zawiadomienie, oskarżając swojego ojca o pewne nadużycia. Zanim jednak nastolatka zgłosiła sprawę do prokuratury, minął jeszcze ponad rok. W efekcie od 17 roku życia mieszkała już na stałe z Julianną, która wcześniej postarała się o to, aby zostać jej rodziną zastępczą. Dziewczyna utrzymywała się z alimentów, które płacił jej ojciec. Nie mam pojęcia niestety, dlaczego sąd wyraził zgodę na to, by 17-latka była pod opieką Julianny, skoro miała przecież zarówno matkę, jak i dziadków w lądku zdroju i każda z tych osób bardzo ją kochała i bardzo o nią walczyła. We wniosku ponoć Julianna napisała, że od dłuższego czasu Karolina przebywa już pod jej opieką i że w jej domu czuje się najbezpieczniej. W każdym razie, w parze ze złożeniem wniosku w sądzie rodzinnym w Kłodzku o możliwość bycia rodzicem zastępczym dla Karoliny, szedł także wniosek złożony w prokuraturze przeciwko ojcu nastolatki. Córka zarzucała mu m.in. molestowanie seksualne, a swoje zarzuty poparła obszernymi, chwytającymi za serce zeznaniami. Dziewczyna zeznawała, że jej ojciec Tomasz zazwyczaj robił to właśnie poza domem, na tych wycieczkach rowerowych, którymi tak ochoczo chwalił się w internecie na swoich portalach społecznościowych. Chwytał na przykład jej nogi i gładził je, mówiąc, że w ten sposób rozmasowuje jej mięśnie, aby nie łapały ją skurcze. W miarę upływu lat jednak jego działania wobec dziecka były coraz śmielsze. Kazał się dziewczynce rozbierać, patrzył na nią, dotykał po całym ciele, w tym obmacywał jej miejsca intymne. Gdy była już nastolatką, organizował wycieczki pod namiot, gdzie zmuszał ją do seksu oralnego. Później te wypady relacjonował m.in. na Facebooku, oczywiście pomijając fakt tego, czego się tam dopuszczał, ale podkreślając, jak świetny czas spędzał ze swoim dzieckiem. Na zdjęciach i nagraniach wideo widniała uśmiechnięta twarz Karoliny. I nie wyglądała ona bynajmniej tak, jakby działa jej się krzywda. Do pozowania do tych zdjęć w taki sposób miał ją zmuszać ojciec licznymi groźbami. O tym wszystkim miała nie wiedzieć matka Karoliny, Anita, którą zszokowały doniesienia jej córki, gdy działania jej byłego męża wyszły już na światło dzienne. Kobieta dotąd uważała, że córka miała szczęśliwe dzieciństwo, a jej zachowanie do tej pory nie zdradzało niczego niepokojącego. Karolina przyznała, że nie mówiła niczego, ponieważ jej ojciec groził jej, że ją zabije jak psa, którego zresztą też w jej obecności udusił, prezentując jej tym samym, co stanie się z nią, gdy nie będzie w tej sprawie milczała. Poza tym miał takie znajomości w mieście, że nawet gdyby nastolatka próbowała wcześniej nagłośnić sprawę, on by ją szybko uciszył. Nastolatka więc milczała, ponieważ bała się własnego ojca. Nie mówiła o niczym nawet własnej matce, która jej zdaniem również była ofiarą, tyle że nie przemocy seksualnej, a fizycznej i psychicznej. Nie mówiła też wcześniej nikomu innemu, bo ojciec idealnie grał rolę perfekcyjnego rodzica. Pod zdjęciami, które publikował w internecie, dodawał piękne, pełne miłości opisy. W
Wszyscy obserwujący jego profile w mediach społecznościowych podziwiali jego relacje z córką. Karolina myślała, że nikt nie uwierzy, że w rzeczywistości, w tej relacji, ona jest ofiarą, a on oprawcą. Zgłoszenie to zostało przyjęte w prokuraturze, a Tomaszowi, 44-letniemu stolarzowi z Lądka-Zdroju, postawiono zarzuty. Przede wszystkim zeznania nastolatki zostały uznane za wiarygodne. Dziewczyna zresztą poinformowała o swojej traumie nie tylko sąd, ale wcześniej również nauczycieli w technikum, w którym się uczyła. Nie było innej opcji niż podjęcie stanowczych kroków w tej sprawie. Nawet jeśli dziecko w tak poważnych sprawach konfabuluje, a zdarza się to, to i tak trzeba zrobić wszystko zgodnie z procedurami. Lepiej raz się pomylić, niż zostawić dziecko na pastwę wyrodnych rodziców. I w myśl tej zasady działał właśnie prokurator, który uznając zeznania Karoliny za wiarygodne, złożył do sądu wniosek przeciwko jej ojcu, oskarżając go o pedofilię oraz, gdy dziewczyna przekroczyła już 15 rok życia, o molestowanie seksualne. Trzeci zarzut, do którego zresztą mężczyzna się przyznał i był to jedyny zarzut, do którego się przyznał, to uduszenie psa. Zaznaczam, że oprócz tego, że Karolina złożyła zeznania, oprócz jej słów, nie było żadnych innych dowodów. Wiarygodność zeznań Karoliny potwierdzała także opinia psychologa. Tomasz, ojciec Karoliny, załamał się. Ale nie tylko zarzutami, które kierowała w jego stronę córka, ale przede wszystkim tym, że ją stracił. Zanim wieść o molestowaniu wyszła na jaw, 44-latek bardzo walczył o swoje dziecko. Chciał wyrwać je ze szponów Julianny, bo jego zdaniem to właśnie ta prawie 40-letnia wtedy kobieta zawładnęła umysłem nastolatki i zmanipulowała ją do własnych celów. Specjalnie odizolowała ją od rodziny. W swoich mediach społecznościowych Tomasz publikował poruszające wpisy, w których zarzucał Juliannie psychiczne zniewolenie jego córki. Cytuję jeden z fragmentów. Julianna S. z Konradowa dokonała na mojej córce Karolinie psychomanipulacji. Nie jest to tylko moja opinia, lecz także specjalistów z tej dziedziny. Użyła mechanizmów, których używa sekta do opętania dorosłych, wykształconych, bogatych ludzi. Julianna S. hodowała konie i Karolina realizowała u niej swoją wielką pasję. Nie mogłem jej tego zabronić. Próbowałem przekonać Karolinę do realizacji pasji w innym miejscu. Obiecałem, że kupię jej konia. Jednak było już za późno. Była już zmanipulowana, o czym nie miałem wówczas świadomości. Kolejny fragment osobnego postu, już po tym, jak Karolina zgłosiła molestowanie przez ojca. Zgodnie z prawem można wziąć sobie czyjeś dziecko, dokonać na nim psychomanipulacji, upominającego się ojca wyłączyć jednym kliknięciem. Musiałem udowadniać, że nie jestem bestią, a powinno być tak, że to mi się przedstawia dowody, że nią jestem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy stanęli murem za prawdą, za mną. Dziękuję przyjaciołom, poczciwym ludziom. Krzyczę głośno nie przeciw działaniom organów niesprawiedliwości. I jeszcze kolejny fragment. Fakt, że córka przebywa wbrew mojej woli u Julianny S., zgłosiłem policji i prokuraturze, dołączając wydrukowaną całą od 2015 roku korespondencję messengerową z Karoliną. Prokurator odmówiła zajęcia się sprawą i przejęcia mojej, wówczas nieletniej córki, przez całkowicie obcą nam osobę Juliannę S. z Konradowa. Cytowałam te fragmenty za Gazetą Wyborczą, która dotarła do tych wpisów. Ja niestety nie dotarłam i podejrzewam, że konto Tomasza na Facebooku, gdzie te posty publikował, jest już nieaktywne, ale jeśli ktoś z Was do nich dotrze, to bardzo proszę o podesłanie mi linku. Przy okazji tematu molestowania Karoliny przez ojca, Julianna w tej sprawie miała nawet podjąć jeszcze inne działania celem nagłośnienia jej. Pisała m.in. do mediów, do Uwagi, prosząc o zrobienie na ten temat materiału. Nic z tego jednak nie wyszło, bo reporterzy programu Uwaga nie podjęli tego tematu. Żeby dać Karolinie możliwość walki z ojcem w sądzie i godnej obrony, Julianna wpadła na pomysł, aby zebrać środki na prawnika dla nastolatki, prosząc o nie innych ludzi. Założyła na ten cel zbiórkę w internecie i tam dokładnie opisała doświadczenia nastolatki. Ponadto próbowała w inny sposób nagłośnić tragedię swojej podopiecznej, tym samym niszcząc dobre imię jej ojca, którym do tej pory cieszył się w okolicy.
Zgłosiła się więc do jednej z drukarni w Gudowie Zdroju i tam poprosiła o wydrukowanie plakatów, na których opisała sytuację Karoliny, przedstawiając ją jako ofiarę własnego ojca i podając numer konta do wpłat na wsparcie w walce sądowej. Plakaty te drukował dla Julianny kilkanaście lat starszy od niej mężczyzna, ponad 50-letni Dariusz, który jeszcze pojawi się w tej historii, bo choć to było ich pierwsze spotkanie, to nie ostatnie. Inni bliscy Karoliny, oprócz jej ojca, również zauważyli, że nastolatka od czasu, gdy poznała starszą kobietę, zmieniła się nie do poznania. Stała się wycofana, izolowała się od ludzi, tolerowała tylko towarzystwo Julianny. Cytuję. Zachowywała się tak, jakby ktoś sączył jej jad do uszu. Julianna, jak się później okaże, nie tylko rodzina Karoliny postrzegała jako dziwną, mającą cechy przywódcy jakiejś sekty. Również sąsiedzi kobiety z Konradowa z czasem zaczęli zauważać jej dziwne zachowania, które objawiały się manipulacją i wręcz obsesją. Swoje negatywne emocje kobieta kierowała głównie przeciwko swoim rodzicom, których z niewiadomego powodu w pewnym momencie zaczęła po prostu nienawidzić. Mało tego, ona się nawet z tym nie kryła. Otwarcie przyznawała osobom, z którymi utrzymywała kontakty, że chciałaby i że zamierza się ich pozbyć. Nikt oczywiście tych słów nie traktował poważnie. Nawet wówczas, gdy Barbary i jej męża Mieczysława od kilkunastu tygodni nie było już w ogóle widać, jakby zapadli się pod ziemię. W Konradowie nieobecność rodziców Julianna tłumaczyła tym, że skończyła już prace remontowe w swoim gospodarstwie, więc ich pomoc nie była jej już potrzebna. Zatem rodzice też nie mieli powodów, aby pojawiać się w jej domu. Zaś ludziom z Gudowy Zdroju, sąsiadom małżeństwa, tłumaczyła, że rodzice wyjechali pilnie do Anglii. I tak przez kilkanaście tygodni. Wracając jednak jeszcze do wątku Tomasza, ojca Karoliny, mężczyzna, gdy już oficjalnie stał się oskarżonym w sprawie o wykorzystywanie seksualne własnej córki, a jego działania w tej sprawie nie przynosiły żadnych efektów, w marcu 2022 roku opublikował na swoim profilu na Facebooku pewien rozpaczliwy wpis. Umieścił tam zdjęcie Ryszarda Siwca, który dokonał samospalenia na stadionie dziesięciolecia. W poście Tomasz napisał m.in. Nie ma sensu być w miejscu, w którym można ci zabrać wszystko, co najważniejsze, nawet jeśli nic złego nie zrobiłeś. Nigdy nie było nic nienormalnego w moim zachowaniu. Mieliśmy rewelacyjny kontakt ze sobą. Karolina zawsze była, jest i będzie moją kochaną córeczką. Wybaczyłem Karolinie te oskarżenia. Wiem, że sama tego nie wymyśliła. Na zdjęciu Ryszard Siwiec. Ja zrobię to trochę inaczej, ale podobnie. W noc z 8 na 9 marca 2022 roku mężczyzna powiesił się we własnym domu przy ulicy Potocznej w Lądku Zdroju, wcześniej wzniecając w nim pożar. Dom, który spłonął tej nocy, był w rodzinie od pokoleń. Tomasz odziedziczył go po swoich rodzicach, którzy z kolei również przejęli go po rodzinie. Na górnych piętrach trzypiętrowego budynku do czasu rozwodu mieszkał z żoną i dziećmi. Później w wielkim domu został już sam. Na dole swojej nieruchomości otworzył warsztat stolarski, który z powodzeniem prowadził przez wiele lat. W okolicy był bardzo znanym i bardzo cenionym fachowcem w swojej dziedzinie. Strażacy, którzy przybyli do płonącego budynku, znaleźli w nim zwęglone zwłoki stolarza. Sprawa została uznana za samobójstwo, a za list pożegnalny uznano ostatni wpis na Facebooku mężczyzny, który okraszony był zdjęciem płonącego mężczyzny i niejako symbolicznie zdjęcie to oddało zamiary Tomasza. Wraz z jego śmiercią umorzono również sprawę o zarzuty, m.in. molestowania seksualnego. W mieście chodziły pogłoski, że mężczyzna nie poradził sobie z fałszywymi zarzutami. Nie dały im wiary jednak osoby, które dobrze znały Tomasza. Nie wyglądał on bowiem, według nich, na kogoś, kto mógłby dopuszczać się takich czynów wobec kogokolwiek, a już na pewno nie wobec własnego dziecka. Zachowaniu Karoliny również się dziwiono. Nastolatka, gdy jeszcze mieszkała w Lądku Zdroju, uchodziła za fajną, spokojną, miłą, nie sprawiającą żadnych problemów wychowawczych dziewczynkę. Nie wiadomo, jaką reakcję u nastolatki wywołała wieść o śmierci jej ojca.
ale prawda o jej relacjach z ojcem w końcu wyszła na jaw przy okazji procesu, który odbył się w innej sprawie, ale od początku. Ponad miesiąc później od śmierci stolarza z Lądka-Zdroju, 20 kwietnia 2002 roku, światło dzienne ujrzała kolejna tragedia. Do mieszkania znajdującego się na 4. piętrze przy ulicy Zdrojowej w Kudowie Zdroju wtargnęła policja. Funkcjonariusze zjawili się tam pod wpływem nacisków mieszkańców sąsiednich mieszkań, którzy poskarżyli się na nieprzyjemny zapach, który coraz silniej ich uderzał, gdy wychodzili na klatkę schodową. Źródło tego zapachu, ich zdaniem, miało być właśnie w tym mieszkaniu, które zajmowało starsze małżeństwo. Para nie była widziana przez nikogo już od dłuższego czasu. Co jakiś czas odwiedzała to mieszkanie córka małżeństwa, Julianna. Kobieta natomiast znikała szybko za drzwiami mieszkania swoich rodziców, byleby tylko nie wchodzić w interakcje z sąsiadami. Gdy jednak ktoś ją przypadkowo spotkał, od razu pytał o Barbarę i Mieczysława. Kobieta tłumaczyła, że rodzice wyjechali do Anglii, gdzie wciąż mieli niezamknięte sprawy. Ale to nie była prawda. Julianna czasami odbierała też telefony z Anglii od osób, które również niepokoiły się losem małżeństwa. Urwało ono nagle kontakt z osobami, które przecież pilnowały jego interesu. Julianna nie była w stanie podać powodu nagłej utraty kontaktu z jej rodzicami i jakoś udawało jej się dotychczas zbywać rozmówcę. Wszystko to jednak było bardzo niepokojące. Przez stosunkowo długi czas udawało jej się utrzymać prawdziwy powód zniknięcia Barbary i Mieczysława w tajemnicy. Jednocześnie pilnie strzegła drzwi wejściowych do mieszkania rodziców, nie pozwalając nikomu do niego wejść. Doszło do sytuacji, gdy pracownica spółdzielni mieszkaniowej, nie mogąc skontaktować się z małżeństwem, zadzwoniła do Julianny z prośbą o informacje na temat miejsca pobytu pary. Z ich mieszkania miała cieknąć woda i zalewać sąsiadów. I to oni jako pierwsi zauważyli ten problem i zgłosili go do spółdzielni. Julianna powiadomiła rozmówczynię, że rodzice wyjechali do Anglii i taki powód ich nieobecności podawała każdemu, kto o nich pytał. W momencie, gdy kobieta poinformowała Juliannę o tym, że wezwano już pomoc i klucze do mieszkania Barbary i Mieczysława, w których posiadaniu była spółdzielnia, zostaną przekazane hydraulikowi, aby pozbył się problemu, kobieta zareagowała nerwowo. Błyskawicznie, jeszcze tego samego dnia, pojawiła się w mieszkaniu rodziców, zanim jeszcze przyjechał specjalista. Gdy ten w towarzystwie pracownicy spółdzielni pojawił się na klatce schodowej, Julianna przez szparę w drzwiach poinformowała, że z problemem nieszczelności rur poradziła sobie na własną rękę, korzystając z pomocy własnego fachowca. Wówczas kolejny raz udało jej się uniknąć demaskacji. Zapobiegawczo jeszcze zgłosiła się sama do spółdzielni jakiś czas później i poinformowała pracowników, że wymieniła zamki w mieszkaniu. Tym samym dała im do zrozumienia, że klucze, w których posiadaniu była spółdzielnia, na nic się już nie przydadzą. Ale policjanci i tak wkrótce, wbrew jej woli, wtargnęli do mieszkania Barbary i Mieczysława. Nie tylko przez wzgląd na nieprzyjemny zapach na klatce schodowej, ale również dzięki osobom bliskim małżeństwu, które dzwoniły na komendę policji, zgłaszając, że nie ma z parą od dłuższego czasu kontaktu. Zachodziła więc obawa, że mogło jej się przytrafić coś złego. I 20 kwietnia 2022 roku, w środę wieczorem, gdy służby dostały się do tego mieszkania, zastały obrzydliwy i jednocześnie bardzo przykry widok. W zwiniętych w rulon dywanach ujawniono zwłoki starszego małżeństwa. Ciała były w stanie daleko posuniętego rozkładu i musiały leżeć tam już dłuższy czas. Ponadto przed zawinięciem pary w dywan owinięto te ciała również folią malarską. Po rozpakowaniu folii nie tylko zapach był straszny, widok również, ponieważ po ciele denatów chodziło mnóstwo robaków, które zjadały zwłoki. Można się teraz zastanawiać nad tym, jak to możliwe, że nikt wcześniej nie poczuł zapachu rozkładających się ciał, skoro miały tam być już od paru tygodni, może nawet kilkunastu tygodni. W mieszkaniu zastano mnóstwo odświeżaczy powietrza, które miały kamuflować przykre zapachy, ale także oczyszczacze powietrza, wentylatory powietrza i ozonatory. Wszystko, co w jakiś sposób pomagało neutralizować lub minimalizować wydobywający się z mieszkania smród. Przez zimę jakoś rzeczywiście te sposoby działały.
ale kiedy na zewnątrz zrobiło się już cieplej, zapach uderzał coraz mocniej. I to właśnie wtedy zaczęły się pytania do Julianny, a później telefony na policję. Prace funkcjonariuszy policji na miejscu trwały aż do rana następnego dnia. Wstępna sekcja zwłok wykazała, że ciała należały do osób starszych, ponad 70-letnich. Zidentyfikowano je jako Barbarę i Mieczysława, mieszkających w tym mieszkaniu od jakiegoś czasu, nie wiadomo dokładnie, od kilku lub kilkunastu lat. Datę ich śmierci oszacowano na 3 miesiące wstecz, dokładnie na 18 stycznia 2022 roku, a data ta została podana przez jedną z osób oskarżonych, do czego przejdziemy niebawem. Rany postrzałowe, które były bezpośrednią przyczyną zgonu małżeństwa, wskazywały naturalnie na to, że w tej śmierci brały udział osoby trzecie. A robaki, a dokładniej larwy, które pełzały po ciele denatów, nie pojawiły się na zwłokach samoistnie. Może was to zaskoczyć, tak jak i mnie, bo sprawcy zabójstwa, wysypując na ciała larwy much żywiących się właśnie zwłokami, w ten sposób chcieli się pozbyć tych ciał. Liczyli na to, że robaki te w całości zjedzą tkanki miękkie. Już w piątek, 2 dni po odkryciu zbrodni, w sprawie zostały zatrzymane 3 osoby. Pewnie nie będzie zaskoczeniem fakt, że jedną z tych osób była córka pary, wówczas 41-letnia Julianna. Kolejną osobą była 19-letnia Karolina. Jakiś czas później do podejrzanych w tej sprawie dołączył jeszcze 53-letni Dariusz. Mężczyzna, o którym już tutaj wspominałam, właściciel drukarni, którego kobiety poznały przy okazji drukowania plakatów około rok wcześniej. Ten mężczyzna odegrał ważną rolę nie tylko w tej zbrodni, ale też w życiu jednej z kobiet, a mianowicie Karoliny. Choć był od niej starszy o ponad 30 lat, młoda, wciąż nastoletnia kobieta nawiązała z nim romantyczną relację. Ale jak w ogóle para się poznała? Podczas pierwszej wizyty Julianny w drukarni Dariusza kobieta nawiązała z mężczyzną nić porozumienia i po jakimś czasie ten zaproponował jej współpracę. Do końca nie wiadomo, na czym ta współpraca miała polegać, natomiast kobieta praktycznie codziennie przyjeżdżała do Kudowy Zdroju, do lokalu Dariusza i tam przesiadywała większość dnia. W jednym ze źródeł podana jest informacja, że Julianna miała sprowadzać do pracy ludzi z Afryki, a Dariusz dawał im zatrudnienie. Od każdej osoby zwerbowanej do Polski pobierali jakąś opłatę wstępną i na tym polegał ten biznes. Para była podejrzewana nawet o handel ludźmi, ale nic takiego jej nie udowodniono. Julianna po prostu wykorzystywała swoje znajomości, jako że przez lata mieszkała w RPA i utrzymywała sporadyczne kontakty ze znajomymi stamtąd. Z czasem razem z nią zaczęła się w biurze Dariusza pojawiać również Karolina, która obiektywnie była bardzo atrakcyjną młodą kobietą. Wpadła więc Dariuszowi w oko i tak rozpoczął się romans tej pary. Mężczyzna jednak nie traktował tej relacji zbyt poważnie. Karolina była tylko jego kochanką, bo sam miał już rodzinę i dzieci. Prowadził zatem podwójne życie, utrzymując bliskie relacje jednocześnie z 2 kobietami. Zanim doszło do zbrodni, postarał się też o to, aby zostać kuratorem Karoliny i tak też się stało. Posiadanie żony i dzieci nie przeszkodziło jednak mężczyźnie w kontynuowaniu romantycznej relacji z nastolatką, która, jak się okazało, w dniu aresztowania była w ciąży. Dziecko urodziła oczekując na proces, a testy na ojcostwo wykazały, że naturalnie jest to dziecko Dariusza, choć ten nigdy nie uznał go jako swojego. Rolą Dariusza w zabójstwie małżeństwa było dostarczenie 2 kobietom broni, z której starsi ludzie stracili życie. Co prawda nie był on na miejscu zbrodni w dniu, gdy do niej doszło, ale był o planach kobiet poinformowany. Sam zresztą pokazywał im, jak należy użyć narzędzia, żeby trafić do celu i tym samym dobrze i w całości wykonać plan. Cały przebieg zbrodni, który przedstawię, opiera się głównie na wyjaśnieniach Karoliny. Bo choć ostatecznie cała trójka oskarżonych zdecydowała się zabrać głos, to właśnie zeznaniom młodszej z kobiet prokuratura i śledczy zaufali. Były one najbardziej zgodne ze wszystkimi ustaleniami w śledztwie, pasowały do zebranych śladów i dowodów oraz przede wszystkim przeprowadzonych ekspertyz, a ich wiarygodność potwierdzała także wizja lokalna. Jak sama Karolina wspominała,
i relacja z Julianną, choć początkowo bardzo bliska i przyjacielska, z czasem stała się dla niej po prostu niszcząca, wręcz toksyczna. Nastolatka czasami otrzymywała od swojej przyjaciółki mnóstwo uwagi, wsparcia i zrozumienia, a za chwilę była przez nią traktowana jak służąca i wykorzystywana do prac domowych. Z wyjaśnień Karoliny wynika, że Julianna celowo odizolowała ją od rodziny, a wersja o molestowaniu przez ojca została wymyślona właśnie przez nią. Julianna wiedziała, że jeśli nie wykaże, że Karolinie w jej domu rodzinnym działa się jakaś krzywda, żaden sąd nie zgodzi się na to, aby niepełnoletnia dziewczyna posiadająca oboje rodziców została pod jej opieką. A zależało jej na przejęciu kontroli nad całym życiem nastolatki skłonnej do poddania się wszelkim manipulacjom po to, aby wykorzystać ją w swoim planie. Tak więc okazuje się, że zarzuty o wykorzystywanie seksualne były nieprawdziwe. Sprawy zaszły tak daleko, że niestety niewinny człowiek nie wytrzymał presji i targnął się na własne życie. Choć śledztwo w sprawie śmierci Tomasza dowiodło, że była to śmierć samobójcza, prokuratura brała pod uwagę jeszcze dwie wersje – zabójstwo oraz nieszczęśliwy wypadek. Ale ludzie, gdy wyszła na jaw już druga tragiczna sprawa, czyli sprawa zabójstwa dwóch starszych osób, i gdy oficjalnie potwierdziło się, że zatrzymane w tej sprawie zostały Julianna i Karolina, to spekulowali, że być może śmierć ojca tej drugiej wcale nie była przypadkowa. Niektórzy w rozmowie z dziennikarzami wprost mówili, że ich zdaniem to one są winne tej tragedii. I nie chodzi tutaj o wymiar moralny, bo to nie budzi wątpliwości. Ludzie byli przekonani, że to obie kobiety podpaliły dom, w którym znajdował się stolarz, w następstwie czego mężczyzna spłonął żywcem. Swoje opinie argumentowali tym, że Tomasz nie był człowiekiem słabym. Był gotów walczyć do końca, zarówno o swoje dobre imię, jak i o swoją córkę. Przed dzień swojej śmierci był widziany przez swoich sąsiadów, a jego zachowanie nie zdradzało żadnych złych zamiarów. Dlatego trudno było im później uwierzyć w to, że jednego dnia patrzył im w oczy z uśmiechem, a następnego świadomie podpalił swój dom i targnął się na własne życie. Natomiast śledztwo nie potwierdziło udziału osób trzecich w tej śmierci. Z wyjaśnień Karoliny wynika, że Julianna planowała zabić swoich rodziców już wcześniej. Barbara i Mieczysław, niczego nieświadomi, w ostatnią wigilię swojego życia, 24 grudnia 2021 roku, około godziny 17, przyjęli córkę i jej przyjaciółkę pod swój dach. Żeby nie przyjść na uroczystą kolację z pustymi rękami, kobiety przyniosły ze sobą ciasto, makowiec, który wcześniej starsza z kobiet kupiła w jednym z dyskontów i osobiście polała go roztopioną mleczną czekoladą. Ale to wcale nie był miły gest w stronę rodziców, a podstęp. Polewa bowiem zmieszana była ze środkami usypiającymi, które przeznaczone są dla zwierząt, w tym koni i psów. Julianna liczyła na to, że rodzice po zjedzeniu ciasta doprawionego lekami bardzo szybko zasną, a wtedy ona i Karolina uduszą parę poduszkami, gdy ta będzie niczego nieświadoma. Jednak żeby nie wzbudzać niepokoju rodziców, Julianna oznajmiła, że Karolina nie może poczęstować się ciastem, ponieważ jest uczulona na migdały, które wcześniej nastolatka osobiście kupiła i posypała nimi wierzch placka. Sama powiedziała im, że nie skusi się na zjedzenie słodkości, ponieważ aktualnie jest na diecie. Rodzice, nie przeczuwając niczego, zjedli po porcji ciasta. Ale ku zdziwieniu swojej córki, lek na nich nie zadziałał, ponieważ porcja, którą zjedli, zawierała zbyt małą dawkę środków nasennych. Zaniepokojone tym kobiety, siedząc w pobliżu Barbary i Mieczysława, dyskutowały ze sobą za pomocą SMS-ów. Wyrażały w nich swoje zdziwienie faktem, że leki nie podziałały, ponieważ rodzice zaledwie zrobili się senni, ale żadne z nich nie poszło spać. Plan tego dnia nie wypalił, a Karolina i Julianna w kolejny dzień roboczy zjawiły się w gabinecie weterynaryjnym, aby tym razem nabyć większą ilość tego środka. Prawdopodobnie jednak zmieniły plan działania i nie podjęły już później próby użycia leku, a za to wymyśliły kolejny plan. Pamiętały bowiem o tym, że nie tak dawno temu Dariusz, wspólnik Julianny i jednocześnie kochanek Karoliny, chwalił się kobietom, że jest w stanie załatwić broń. W dodatku też wie, jak się jej używa i może kobietom pokazać.
a więc one zdecydowały, że wtajemniczą mężczyznę w swój plan oraz poproszą go o krótkie przeszkolenie. Żadna dotąd nie miała do czynienia z bronią. Do zabójstwa małżeństwa doszło już 3 tygodnie później, po tej pierwszej nieudanej próbie. Kilka godzin przed planowanym atakiem na parę Karolina wzięła od swojego kochanka broń, którą przekazała później Juliannie. Była ona naładowana 4 nabojami, które wcześniej umieścił w magazynku Dariusz. Po 2 na 1 ofiarę. Choć początkowo miało być po 1 naboju, ale Julianna obawiała się, że 1 nabój to za mało. Tego samego wieczoru samochodem starszej z kobiet obie pojechały do Kudowy Zdroju, w plecaku wioząc narzędzie zbrodni. 18 stycznia 2022 roku, około godziny 19, kobiety zjawiły się w mieszkaniu Barbary i Mieczysława. Wcześniej matka Julianny SMS-owo dopytywała córkę, czy na pewno ich spotkanie jest aktualne, a córka zadzwoniła do niej i poinformowała, że są już w drodze. Małżeństwo i tego wieczoru nie spodziewało się żadnego zagrożenia. Wszyscy miło spędzali ze sobą czas i nie było czuć w powietrzu żadnego napięcia. Kobiety były umówione z małżeństwem, że zostaną na noc. Kiedy pan Mieczysław był w łazience przygotowując się do spania, Julianna niespodziewanie wyciągnęła broń i wycelowała do swojej matki, która była do niej zwrócona tyłem i stała w głębi pokoju przy oknie. Strzeliła do niej 2-krotnie, trafiając w plecy. Wszystkie 3 kobiety znajdowały się w pokoju gościnnym. Postrzelona Barbara upadła na podłogę i wydała z siebie ostatni krzyk. W tym samym czasie jej zaniepokojony tym krzykiem mąż wybiegł z łazienki i próbował dostać się do swojej żony. Wejście do pokoju własnym ciałem blokowała Julianna. W tym samym czasie podała Karolinie broń i kazała strzelić do ojca, uznając, że ona nie potrafi zabić drugiej osoby. Nastolatka posłusznie wykonała rozkaz, wystrzeliwując 2 śmiertelne naboje w stronę Mieczysława. Pocisk przeszył jego ciało na wylot i trafił Juliannę, która stała wciąż w bardzo bliskiej odległości, i uszkodził jej twarz, dokładnie brodę. Po zbrodni kobiety pospiesznie udały się do drukarni Dariusza, który uprzednio wyłączył w lokalu alarm, żeby zabójczynie mogły bez problemu się tam dostać, ukryć i odłożyć broń. Wcześniej, zanim kobiety dotarły do domu Barbary i Mieczysława, Julianna wysłała do Dariusza SMS-a, aby nie zapomniał o alarmie. Na tej podstawie śledczy mogli z całą pewnością stwierdzić, że mężczyzna, pomimo swoich zaprzeczeń, był doskonale poinformowany o planach kobiet. Dariusz o 7 rano kolejnego dnia pojawił się w swojej firmie, gdzie zastał ranną Juliannę i pomagał jej opatrywać rany. Między innymi zmieniał opatrunki, które kupował wcześniej w aptece. Obyło się bez interwencji lekarza, a na pytania dociekliwych znajomych i sąsiadów o to, co jej się stało w twarz, odpowiadała, że została kopnięta przez jednego ze swoich koni. Nie wiadomo, dlaczego początkowo tylko Karolina pojawiała się w mieszkaniu przy ulicy Zdrojowej w Kudowie Zdroju i to ona pilnowała miejsca zbrodni, aby nikt do niego nie wtargnął i nie odkrył tego, co zrobiły. Gdy ciała zaczęły się już rozkładać i wydawały nieprzyjemny zapach, powiadomiła o tym Juliannę. To starsza z kobiet zdecydowała o zawinięciu ciał najpierw w folię, później w dywany oraz o umieszczeniu w mieszkaniu różnych form oczyszczenia powietrza i zakamuflowania zapachu. Ale to głównie Karolina działała. Julianna jedynie decydowała, jakie dalsze kroki należy podjąć. Po konsultacji z Dariuszem obie kobiety zdecydowały, że najlepszą formą pozbycia się zwłok będzie umieszczenie na nich żywych larw muchy plujki pospolitej. Miały one zjeść całkowicie ciała ofiar, oczywiście bez kości, same tkanki miękkie. Jednakże te 30 paczek robaków nie spełniło swojego zadania. Sama Julianna do mieszkania rodziców miała odwagę przyjść dopiero niemalże miesiąc po zabójstwie. Wówczas ciała były już tak ukryte, że nie musiała na nie patrzeć. I być może wcześniej nie chciała tam pójść, ponieważ widok martwych rodziców wywoływał w niej negatywne odczucia, emocje. Może bała się zobaczyć to, do czego doprowadziła. Cytuję fragment zeznań Karoliny co do motywu, jaki sugerowała nastolatka w dniu zatrzymania. Julianna powiedziała, że chce zastrzelić rodziców i jak to zrobi, to ich potnie. Obwiniała rodziców za jej rozstanie z mężczyzną. Zabrała im też pieniądze z konta i bała się, że się o tym dowiedzą.
Z innych źródeł wynika, że Julianna miała również do rodziców żal o to, jak ją wychowali, bo jej zdaniem to, że nie potrafiła ułożyć sobie życia ani na płaszczyźnie zawodowej, ani na płaszczyźnie prywatnej, to było właśnie winą tego, jak ją wychowali. Po zbrodni relacje obu kobiet ochłodziły się i skomplikowały na tyle, że Julianna wyrzuciła młodszą koleżankę ze swojego domu. Możliwe, że punktem kulminacyjnym ich konfliktu był fakt, że 40-latka odkryła romans swojej podopiecznej ze swoim wspólnikiem. Ale już wcześniej stosunki między kobietami były bardzo napięte. Bardzo często się kłóciły, nie dawały już rady wytrzymywać ze sobą pod jednym dachem. Zanim ujawniono zwłoki małżeństwa, Karolina nie mieszkała już w Konradowie i bardzo sporadycznie kontaktowała się z Julianną, o ile w ogóle całkowicie nie zerwała z nią kontaktów. Do końca nie wiadomo, dokąd udała się po tym, gdy została już pozbawiona dachu nad głową, ale jedno źródło wspomina, że mieszkanie wynajął jej jakiś znajomy Dariusza, ponieważ oczywiste jest, że Dariusz nie mógł jej do siebie przygarnąć, jako że miał rodzinę, która nic nie wiedziała o tym, że w jego życiu jest inna kobieta. Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Od razu po aresztowaniu podejrzanych Julianna próbowała całą odpowiedzialność za zabójstwo rodziców zrzucić na Karolinę i Darka. Starsza kobieta od początku, gdy planowała zbrodnię, postarała się o to, aby trudno było ją z nią powiązać. Pewnie wiedziała, że będzie pierwszą podejrzaną w tej sprawie osobą, dlatego starała się wszystkie tropy kierować w inną stronę. Między innymi za wszelkie zakupy, które robiła, czy to u weterynarza, kupując ten środek usypiający, czy zamawiając robaki w internecie, płaciła kartą, którą wcześniej uzyskała od Karoliny. Kobieta samą siebie przedstawiła podczas pierwszego przesłuchania w tej sprawie jako ofiarę manipulacji zbrodniczej pary znajomych. Jej wyjaśnienia zostały uznane za próbę wybielenia się i negatywnie oceniono ich wiarygodność. Jednak pokrótce Wam o nich opowiem. Przede wszystkim 40-latka nie miała pojęcia o zamiarach Karoliny, która w wieczór zabójstwa małżeństwa na spotkanie z nim przyniosła ze sobą w plecaku broń. Fragment jej wyjaśnień. Pojechaliśmy do moich rodziców na obiad. Mieli nam pomóc w odkręceniu sprawy, że ojciec Karoliny ją molestował. Zrobiło się późno, więc zostałyśmy na noc. Ja byłam z mamą w kuchni, myłam naczynia. Tato był w łazience. Karolina weszła do kuchni i strzelała do mamy. Były 3 strzały w klatkę piersiową i w plecy. Mama upadła. Tato wyszedł z łazienki i Karolina do niego też strzeliła. Do mnie strzeliła również. Mam kulę w brodzie. Julianna stwierdziła, że zapalnikiem do zabójstwa było to, że rodzice kobiety poruszyli temat molestowania, a Karolina była na niego szczególnie wrażliwa. Zdaniem 40-latki, nastolatka często nie panowała nad swoją złością i tego dnia wybuchła z wielokrotną mocą, zabijając małżeństwo. O zabójstwie Julianna nie powiedziała nikomu ani słowa, ponieważ była zastraszana i szantażowana przez Karolinę i Dariusza. Kobieta, zrzucając całkowicie na młodszą podejrzaną, poniekąd też robiąc ofiarę z siebie samej, nie przewidziała tego, że śledczy weszli w posiadanie jej korespondencji z nastolatką. A korespondencja ta jasno wskazywała na to, że to Julianna ustalała plan, wydawała rozkazy i nawet jeśli we własnym mniemaniu nie była główną pomysłodawczynią zabójstwa, to na pewno była w nie wtajemniczona. Głównie przez to jej wyjaśnienia nie zostały wzięte pod uwagę podczas sporządzania aktu oskarżenia. A akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Świdnicy w kwietniu 2023 roku. Prokurator zawarł w nim 6 zarzutów przeciwko Juliannie, ale nie są znane one wszystkie, m.in. usiłowanie zabójstwa, zabójstwo z motywów zasługujących na szczególne potępienie oraz zbezczeszczenie zwłok. Śledczy ustalili, że była ona winna zabójstwa swojej matki, Barbary, że strzelała właśnie do tej ofiary. Karolinie postawiono takie same zarzuty, wyszczególniając, że ona dokonała natomiast zabójstwa Mieczysława. Zaś zarzuty Dariusza brzmiały:
nabycie broni palnej, przekazanie jej oskarżonym i ułatwienie Juliannie S. oraz Karolinie Z. popełnienie zabójstwa, a następnie zatarcie śladów przestępstwa poprzez ukrycie broni. Za pomysłodawczynię zabójstwa, prowodyrkę tych zdarzeń, prokurator przyjął Juliannę, której celem miało być przejęcie całego majątku po rodzicach. Proces rozpoczął się w czerwcu 2023 roku i prokurator zażądał kolejno dla Julianny kary dożywotniego pozbawienia wolności, zakazu kontaktowania się z pozostałą dwójką oskarżonych, pozbawienia praw publicznych na 10 lat i wypłacenia 30 tysięcy złotych na fundusz pomocy postpenitencjarnej. Dla Karoliny domagał się nadzwyczajnego złagodzenia kary w wymiarze 11 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie dzięki jej wyjaśnieniom ustalono cały przebieg zbrodni oraz zakazu kontaktowania się z oskarżoną Julianną. Wobec Dariusza natomiast prokurator domagał się wymierzenia mu kary 25 lat pozbawienia wolności, 20 tysięcy złotych nawiązki, 10 lat pozbawienia praw publicznych i zakazu kontaktowania się z oskarżoną Julianną. Domyślam się, że prokurator nie wnosił o zakaz kontaktowania się Dariusza z Karoliną, ponieważ mieli wspólne dziecko. Do zarzucanych oskarżonym czynów przyznała się jedynie Karolina, która w procesie uczestniczyła zdalnie, być może przez wzgląd na to, że została świeżo upieczoną matką. Jako jedyna również okazała skruchę i przeprosiła za swoje winy. Julianna i Dariusz konsekwentnie podtrzymywali swoją niewinność. Co do Julianny, kobieta długo milczała przed sądem, dlatego ten odczytał jej wcześniejsze wyjaśnienia. Do złożenia wyjaśnień podczas procesu nabrała odwagi dopiero po niemal roku jego trwania, w kwietniu 2024 roku. Właściwie nie powiedziała nic nowego niż wcześniej. Nadal utrzymywała, że padła ofiarą manipulacji, o planowanym przez Karolinę zabójstwie nie wiedziała, że jej była podopieczna, współpracowała wyłącznie z Dariuszem. Dodała może jedynie tyle, że bardzo kochała swoich rodziców. Byli jej najbliżsi na świecie. Nigdy się z nimi nie kłóciła. Ale jeśli już dochodziło do jakichś nieporozumień i drobnych sprzeczek, to były one wyjaśniane na bieżąco i każdy z członków rodziny szybko dążył do zgody. Z wyjaśnień Julianny można też odnieść wrażenie, że nawet w pewnym momencie próbowała pokazać siebie jako bohaterkę, bo moment, gdy Karolina strzelała do jej ojca, przedstawiła tak, że to właśnie ona miała go ochronić własnym ciałem i wówczas pocisk trafił ją w brodę. Ale jak już wiemy, z zeznań i z głosów pochodzących od sąsiadów Julianny, kobieta wcale nie była tak pokojowo nastawiona do swoich rodziców i rzeczywiście żywiła do nich negatywne emocje i mówiła komu tylko chciała o tym, że planuje się ich pozbyć. Ale zaraz przejdę też do zeznań jednego ze znajomych Julianny. Kobieta wyparła się też tego, że kupiła ciasto podczas tej wigilii, gdy miało dojść do pierwszej próby zabójstwa jej rodziców. Jej zdaniem to ciasto kupiła Karolina i specjalnie wybrała takie, które zawierało migdały, żeby mieć wymówkę, aby go nie jeść, ponieważ była na nie uczulona. Julianna upierała się, że ona też jadła to ciasto. Wyniki badań toksykologicznych ciał ofiar wykazały, że w ich organizmie, nawet po 3 tygodniach od spożycia tego leku, wykryto substancję usypiającą, którą stosuje się w przypadku zwierząt. Co swoją drogą również świadczyło na korzyść Karoliny, która opowiedziała o pierwszej próbie zabójstwa. Julianna twierdziła, że skoro ona jadła to samo ciasto, co jej rodzice, to w jej organizmie też powinien znajdować się ten lek, ale nie wiem, czy doszło do jakichkolwiek badań. Według Julianny motywem Karoliny do popełnienia zabójstwa było m.in. to, że Barbara i Mieczysław dowiedzieli się o tym, że oczerniła ona swojego ojca, że nigdy nie była przez niego krzywdzona. Jako pierwszej jednak powiedziała o tym Juliannie, a to właśnie Julianna podzieliła się tym z rodzicami. Karolina skłamała na temat ojca, ponieważ chciała być wolna, a koleżanki z ówczesnej szkoły poradziły jej, jak taką wolność mogłaby uzyskać. Barbara nie była zadowolona z faktu, że Karolina posunęła się tak daleko w swoich oskarżeniach. Chciała z nią o tym porozmawiać i zaprosiła córkę i jej podopieczną do swojego mieszkania właśnie na rozmowę. Karolina nie chciała, aby sprawa z jej kłamstwem wyszła na jaw, dlatego wzięła na to spotkanie broń z wiadomym zamiarem.
Po zabójstwie Julianna była oszołomiona. Karolina wyprowadziła ją z mieszkania rodziców i zawiozła do drukarni Dariusza, gdzie oboje mieli ją zastraszać i grozić jej. Mówili też, że jeśli zgłosi gdzieś zabójstwo rodziców, to ona będzie pierwszą podejrzaną w tej sprawie, bo na nich nie ma żadnych dowodów. Więcej kobieta nie pamiętała, ponieważ Karolina i Dariusz rzekomo mieli jej podawać jakieś środki uspokajające czy usypiające. Przed sądem sugerowała również, że Karolinie zależało na pieniądzach jej rodziców, z których podczas mieszkania z Julianną bardzo chętnie korzystała. Z czasem kobieta odcięła podopieczną od źródła i ta miała chcieć się na niej zemścić. Julianna mówiła też, że Karolina szukała w niej matki, a ta nie chciała być jej matką. Chciała jej tylko pomóc doczekać pełnoletności pod jej dachem. Zaprzeczała też, że mogłaby zabić rodziców dla pieniędzy. Choć majątek zamordowanej pary oszacowano na mniej więcej 2 miliony złotych, zdaniem Julianny rodzice mieli pełno zobowiązań finansowych, w tym kilka kredytów, i wcale nie byli tak bogaci. Jedynym ich majątkiem było mieszkanie w Kudowie, które nie było warte więcej niż 200 tysięcy złotych. Wszelkie inne nieruchomości za życia przepisali na swoją córkę. Poza tym Julianna słała też do sądu pisma, w których prosiła o tłumacza na język angielski, ponieważ nie potrafiła ani pisać, ani czytać w języku polskim i w ogóle słabo rozumiała cały przebieg procesu. I rzeczywiście przez cały proces stwarzała takie wrażenie, jakby nie rozumiała, co się do niej mówi. Dopiero jeden ze świadków, którego zeznania też zaraz przytoczę, powiedział przed sądem, że Julianna doskonale zna język polski, tak w mowie, jak i w piśmie, bo między innymi sama wypełniała skomplikowane wnioski. Nigdy nie miała problemu ze zrozumieniem ich treści, nigdy nie miała problemu z pisaniem, z czytaniem i z komunikowaniem się z innymi polskojęzycznymi osobami. Co do Dariusza, on podobnie jak Julianna dość późno zdecydował się złożyć swoje wyjaśnienia, ponieważ na jakiś czas obraził się na śledczych. Jego zdaniem prokurator niesłusznie zarzucał mu handel bronią przy współpracy z jednym z popularnych polityków. Przy pierwszym przeszukaniu jego domu i biura śledczy odnaleźli w jego rzeczach zdjęcie z politykiem, co miało sugerować ich współpracę. Dariusz tłumaczył, że znał się z tym politykiem, bo należał do jego partii, ale nie łączyły ich żadne nielegalne interesy. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, twierdząc, że broń, którą u niego znaleziono, w ogóle nie należała do niego, a została mu podrzucona. Zwłaszcza, że zarówno w jego domu, jak i w jego firmie odbyły się 3 przeszukania i dopiero za trzecim razem znaleziono poszukiwany przedmiot. Dlaczego więc za pierwszym i drugim razem niczego nie znaleziono? Dariusz twardo stał przy swoim i twierdził, że śledczy preparowali dowody. Poza tym ten sam pistolet, który u niego znaleziono, powiązano ze sprawą głośnego, nierozwiązanego po dziś dzień zabójstwa studentów pod narożnikiem. Chodzi o Anię i Roberta, którzy zginęli w Górach Stołowych od postrzałów w 1997 roku. Dariusz twierdził, że prokurator przedstawił mu ekspertyzy, które świadczyły o tym, że z tej samej broni, którą u niego znaleziono, zginęła też para studentów. Prokurator próbował powiązać go także z innym zabójstwem dokonanym w województwie wielkopolskim. W mediach funkcjonuje takie przekonanie, że mężczyzna rzeczywiście do tego zabójstwa się przyznał, ale z tego co czytałam, analizując jego wyjaśnienia, nie ma potwierdzenia, że rzeczywiście przyznał się do jakiegokolwiek zabójstwa. Ale wracając na chwilę do zabójstwa pod narożnikiem i związku Dariusza z nim, na ten trop nakierowała śledczych Karolina, której wcześniej Dariusz sam z siebie miał opowiadać o tym, że coś go z tą sprawą łączy. Kobieta zresztą opowiedziała śledczym o związku zarówno mężczyzny, jak i Julianny ze światem przestępczym. Dlatego podczas przeszukiwania zarówno domu Dariusza, jak i jego biura, śledczy skupiali się nie tylko na poszukiwaniu dowodów w sprawie zabójstwa małżeństwa, głównie poszukiwali broni, z której strzelano, ale także czegoś, co mogłoby rzeczywiście powiązać Dariusza ze śmiercią studentów. Podobno, ale wciąż jest to niepotwierdzona informacja, w rzeczach oskarżonego znaleziono aparat fotograficzny, który miał należeć do zastrzelonej Ani, a na tym aparacie były zdjęcia ciał studentów, dotąd nigdzie nie opublikowanych oraz nieznanych śledczym, którzy prowadzili tę sprawę.
Prokurator, który zajmował się obiema śledztwami, zarówno zabójstwem pod narożnikiem, jak i podwójnym zabójstwem w Kudowie Zdroju, nie zdementował tych głosów, ale wyraźnie zasugerował mediom, że jest szansa na to, że sprawa tego dotąd nierozwiązanego zabójstwa może niebawem się wyjaśnić. Sam Dariusz podczas procesu nie komentował tych doniesień. Przed sądem w roli świadka pojawiła się matka Karoliny, Anita. Choć kobieta miała prawo do skorzystania z odmowy składania zeznań, nie zrobiła tego. O swojej córce wypowiadała się w taki sposób, że dało się odczuć, że w jej oczach była ona ofiarą manipulacji Julianny, czyli jakby nie było, podzielała opinię swojego już zmarłego byłego męża. Początkowo jednak nie przypuszczała, że znajomość tych dwóch kobiet przerodzi się w tak chorą relację. Kiedy zgodziła się na to, aby Karolina zamieszkała w Konradowie razem z Julianną, miała nadzieję, że tam po prostu będzie jej lepiej. Ale z czasem zaczęła zauważać, że jej córka zmienia się w innego człowieka. Wcześniej była dobrą, spokojną dziewczyną, choć od zawsze była też nieco podatna na wpływy innych. I w końcu poddała się też całkowicie manipulacji, którą stosowała na niej Julianna. Kobieta od Anity żądała co miesiąc 1000 złotych na utrzymanie jej córki. Wówczas Anita zaniepokoiła się tym, że Karolina zaczęła się od niej izolować, ale jednocześnie nastolatka dawała jej sygnały, że coś w tej relacji z Julianną nie gra. Ostrzegała też swoją mamę, aby uważała na siebie, dając tym samym do zrozumienia, że jej dwukrotnie starsza koleżanka może być zdolna do wszystkiego. W oskarżenia córki rzucone w stronę ojca o wykorzystywanie seksualne nie wierzyła od samego początku. Przed sądem powiedziała, że jej były mąż bardzo dobrze opiekował się swoimi dziećmi. Był rodzicem wyrozumiałym, ale też zaangażowanym w życie swojej córki i swojego syna. Bardzo ich także kochał i nigdy nie byłby zdolny, żeby zrobić im jakąkolwiek krzywdę. Kolejnym świadkiem w tym procesie był najbliższy sąsiad Julianny, Robert. Mężczyzna był jej najbliższy nie tylko terytorialnie, ale również przez jakiś czas utrzymywali dość zażyłe relacje. Nie chodzi jednak o związek, bo Robert miał własną rodzinę, ale przyjaźń albo dość bliskie koleżeństwo. Mężczyzna zeznał, że czuł, że Julianna się w nim podkochuje. Nie mogła jednak z jego strony liczyć na żadną bliższą relację. Posuwała się więc do desperackich kroków i niejednokrotnie doprowadzała do sprzeczek i nieporozumień pomiędzy Robertem a jego partnerką. I żeby było jasne, nie przychodził on do Julianny po prostu w celach towarzyskich, a pomagał jej w pracach remontowych, które prowadzone były w jej gospodarstwie w Konradowie przez minimum 3 lata. Dzięki temu, że był częstym bywalcem jej terenu, miał też od czasu do czasu okazję spotkać tam Barbarę i Mieczysława, czyli jej rodziców. Julianna miała do nich bardzo chłodny stosunek. Często dochodziło w tej rodzinie do kłótni, których powodem było właśnie to gospodarstwo w Konradowie. To od Roberta wyszła informacja o tym, że rodzice kobiety chcieli zamieszkać w budynku gospodarczym, natomiast Julianna planowała tam zbudować stajnię dla koni. Jak wiemy, ostatecznie dopięła swego. O swoich rodzicach wypowiadała się bardzo negatywnie i wiele razy miała mówić, że ich nienawidzi i że kiedyś ich zabije. Mężczyzna na jej polecenie wykopał 2 doły w jej gospodarstwie i miały one służyć jako zbiornik na obornik, ale po słowach, które wypowiedziała do niego Julianna, nie można być już tego tak bardzo pewnym. Otóż podczas pracy przy wykopywaniu tych dołów miała ona powiedzieć do swojego sąsiada, że właśnie w tym miejscu zakopie rodziców, gdy już się ich pozbędzie. Zdaniem mężczyzny Julianna chciała przejąć cały majątek rodziców, który był spory. Ostatecznie kontakt znajomych rozluźnił się po pewnym niepokojącym incydencie. Julianna podczas wypadu z Robertem i jego rodziną, między innymi też z jego dziećmi, nad jezioro, miała do jego kilkuletniej córki powiedzieć, że powiesi ją na gałęzi. To przelało czarę goryczy i od tego momentu mężczyzna zaczął się od Julianny dystansować i odcinać. Żeby też uświadomić wszystkim, jak egoistycznym, egocentrycznym, przebiegłym człowiekiem była Julianna, Robert przytoczył też historię o tym, jak zaproponowała mu współpracę, a raczej wspólny biznes. Ona miała się wszystkim zajmować, a on miał tylko czerpać z tego zyski. Chodziło też o jakieś nieruchomości, ale też nie znam się na tym, nie jest to też do końca sprecyzowane.
W każdym razie pieniędzy z tego biznesu Robert nigdy nie zobaczył. I jeszcze by to jakoś przeszło bez echa, gdyby nie to, że przez swoją, powiedzmy, wspólniczkę został oszukany na kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo nigdy nie wypłaciła mu należności za pracę, którą wykonał dla niej w jej gospodarstwie. Kolejnymi świadkami w procesie byli funkcjonariusze policji, którzy zarówno pracowali na miejscu zbrodni, jak i później przesłuchiwali podejrzewane osoby i ogólnie brali udział w śledztwie. W ich odczuciu Julianna nie okazywała emocji adekwatnych do sytuacji, a przebieg wydarzeń, który przedstawiała, relacjonowała bez mrugnięcia okiem, tak jakby wykonywała podstawową czynność, która nie wymagała od niej żadnej refleksji. Porównywali to do obierania ziemniaków. O Karolinie i jej zachowaniu niech świadczy fakt, że podczas wizji lokalnej, w której brała udział, zwróciła się do jednego z policjantów z prośbą o to, aby kupił jej hot doga na stacji benzynowej, bo miała akurat na niego ochotę. Prosiła również o kawę. Obrońca Julianny prosił sąd o uniewinnienie kobiety, uznając, że na jej winę nie ma wystarczających dowodów. Podczas swojej mowy końcowej uderzała głównie w Karolinę, która jej zdaniem poszła na współpracę ze śledczymi w celu osiągnięcia niższego wyroku, a nie znalazły się żadne twarde dowody, które potwierdzałyby wiarygodność jej wyjaśnień, a wykluczały wiarygodność wyjaśnień Julianny. Zdaniem obrońcy Julianny, prokurator, znając jedynie przebieg zbrodni ze strony Karoliny, na jej słowach oparł cały akt oskarżenia, co było niesprawiedliwe względem innych oskarżonych. To samo zdanie miał adwokat Dariusza. Obrońca Karoliny natomiast powiedział: po zatrzymaniu moja klientka zrozumiała, że nie może już tego, co się działo, wytrzymać. Nie może z tym funkcjonować. Dlatego złożyła zeznania. Jego zdaniem oskarżona była uzależniona od Julianny, a szukała u niej tylko poczucia bezpieczeństwa. Ponad dwa razy starsza kobieta wykorzystała ją do swoich celów. Karolina miała osobowość zależną, nie trudno było ją zmanipulować. Zdaniem jej obrońcy miała ona szansę pomyślnie przejść resocjalizację w więzieniu i po opuszczeniu zakładu karnego wieść normalne, spokojne życie. Prosił więc o wymierzenie jej najniższej możliwej z tego artykułu kary, czyli 8 lat pozbawienia wolności. W wyjaśnienia Julianny nie uwierzył przede wszystkim prokurator, który uznał, że zabójstwo rodziców to najgorszy typ zabójstwa, jaki można popełnić, a już zwłaszcza, gdy dochodzi do niego w celach osiągnięcia korzyści majątkowej. Zdaniem prokuratora Julianna zmanipulowała Karolinę, nieletnią w dniu ich poznania dziewczynę, podatną na wpływy. Od początku urabiała ją, uzależniając całkowicie od siebie, po to, aby wykonywała posłusznie jej rozkazy i nie cofnęła się przed niczym. Cytuję. Julianna S. w związku z góry powziętym zamiarem zabójstwa rodziców miała pełną świadomość, że potrzebuje do realizacji osoby, która będzie jej bezgranicznie oddana, służalcza do tego stopnia, że nie cofnie się przed wydanymi przez nią poleceniami. Z mowy końcowej prokuratora wynika, że wcześniej, przed poznaniem Karoliny, kobieta próbowała zmanipulować jeszcze inną osobę, również małoletnią, a tą osobą był chłopiec mieszkający w jej niedalekim sąsiedztwie, u którego w domu były pewne trudności, a sam nastolatek był zagubionym dzieckiem. Wabiła go do swojego gospodarstwa pod przykrywką nauki jazdy konnej. Chłopiec kochał konie, więc chętnie pojawiał się w jej stajni. Ale jego rodzice na całe szczęście w porę zorientowali się, że Julianna ma na niego zły wpływ i zabronili chłopcu odwiedzać kobietę, dzięki czemu być może uratowali go przed zmarnowaniem sobie życia, dlatego że wyrwali go z jej szponów. Prokurator podsumował Juliannę bezwzględnie. Jej miłość do koni i ogólnie do zwierząt, jej działalność na rzecz tych bezbronnych istot była jej potrzebna tylko po to, aby tworzyć pozory i wabić w swoje sidła osoby młode, zagubione, przeżywające trudne chwile przez sytuację rodzinną. W takich okolicznościach właśnie poznała Karolinę. Najpierw nawiązała z nią silną więź, po to aby nastolatkę od siebie uzależnić, a potem wmówiła jej, że każdy z jej członków rodziny ją skrzywdził. I tylko jej prawdziwie zależało na jej szczęściu. Zaopiekowała się młodą dziewczyną, od początku wiedząc, do czego to zmierzało. Już w chwili poznania Karoliny bowiem miała w głowie plan wykorzystania jej do swoich celów.
nie powzięła zamiaru zabójstwa rodziców w styczniu, ani nawet kilka miesięcy wcześniej, kiedy doszło do pierwszej próby. Ona myślała o tym już od kilku lat, a znalezienie osoby, która jej w tym pomoże, była jej priorytetem. Co do Dariusza, prokurator zarzucał mu to, że nie dość, że wiedział o zamiarach dwóch oskarżonych i nie zgłosił tego nigdzie, nie przeszkodził w realizacji ich planu, to jeszcze pomógł w nim. Udostępnił przede wszystkim narzędzie zbrodni, a później ukrył je w swoim gabinecie. To zresztą on również doradził kobietom, aby pozbyły się ciał poprzez położenie na nich robaków. Ten pomysł miał szansę zadziałać, ale był wykonany bez przemyślenia. Ciała były zbyt hermetycznie zawinięte w warstwy, przez co larwy przestały się rozmnażać. Część z nich zresztą rozwinęła się w muchy i wyleciała przez otwarte w pokoju okna. Prokurator znalazł zrozumienie właściwie tylko dla Karoliny, która przyznała się do winy, wyraziła skruchę i żałowała swojego udziału w zbrodni. Poza tym nie zgodził się z obrońcą Julianny, jakoby nie było dowodów na prawdomówność Karoliny. Zdaniem prokuratury tylko jej wersja wydarzeń została udowodniona przez liczne ekspertyzy, analizy m.in. bilingów telefonów, ich lokalizacji oraz przede wszystkim wiadomości tekstowych, które wymieniała między sobą cała trójka. Sąd podjął decyzję 28 sierpnia 2024 roku. Żadne z oskarżonych nie było obecne na sali, gdy zapadał wyrok. Sąd wymierzył Juliannie karę dożywotniego pozbawienia wolności, z zastrzeżeniem, że o przedterminowe warunkowe zwolnienie będzie mogła starać się dopiero po upływie 30 lat kary. Karolina usłyszała wyrok 12 lat pozbawienia wolności, bo sąd uwzględnił to, że współpracowała ze śledczymi, natomiast Dariusz otrzymał karę 15 lat pozbawienia wolności. Jeśli dojdzie do apelacji, o jej rezultatach będę Was informować albo w jakiejś aktualizacji przy okazji innego odcinka, albo na karcie społeczności na YouTubie. Dodam, że apelacja w tej sprawie myślę, że jest nieunikniona, a zapowiedział ją przynajmniej obrońca Dariusza. I to już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się wyczytać. Głowa mi paruje od wszystkich tych informacji, ale coś czuję, że nie jest to koniec historii. Pozostało nam czekać na ujawnienie informacji, jakie przy okazji śledztwa prowadzonego w związku z zabójstwem Barbary i Mieczysława wyszły na jaw na temat śmierci studentów w 1997 roku. Bardzo chciałabym, aby ta sprawa również znalazła swój finał, a winni śmierci pary studentów odpowiedzieli za te zbrodnie. Dodam jeszcze tylko, że gdy wyszło na jaw zabójstwo Barbary i Mieczysława i gdy okazało się, kto jest temu winien, ludzie na wsi, w której mieszkała Julianna, opowiadali, że na terenie jej gospodarstwa przy okazji przeszukiwania tego terenu ujawniono jeszcze jakieś inne zwłoki. Natomiast, jak media podają, są to tylko plotki, spekulacje, jakieś takie głosy, które rozszerzyły się też poza wieś. W każdym razie niczego Juliannie do tej pory nie udowodniono, oprócz tego, że zabiła własnych rodziców. Tymczasem ja już się z Wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.